Bardzo się cieszę, że przypadł mi w udziale honor powitania Państwa, podziękowania, że zechcieliście w tym uroczystym dniu być razem z nami. Ten zakład mnie urzekł pod wieloma względami. Trafiłam na rynek bardzo wymagający. Partnerzy wielokrotnie więksi, mający większy potencjał, spółki na całym świecie przyjeżdżają i mówią, WZMOT-y są fajnym partnerem. Zakład ma piękną przeszłość. Ma dobry czas teraźniejszy, który jest w stanie wyznaczyć dobrą przyszłość. Wierzą, że poprzez te wartości ludzi zgromadzonych tutaj w Poznaniu, w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, pod przewodnictwem pani prezes Wawrzynkiewicz, poprzez rozwój tych konkretnych zakładów będziemy rozwijać całą grupę. Chciałabym Państwu opowiedzieć o ludziach, o pracownikach Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. O tych ludziach, którzy przez te 70 lat zawsze dawali kawał serca dla zakładu. Chcę przygotować infrastrukturę do tego, żeby zapewniać obsługi, serwis, naprawy zespołów napędowych, a więc zarówno silników, jak i skrzyń, no i innych komponentów, które w skład zespołów napędowych wchodzą, żeby zapewniać ten taki remont w rozumieniu polskim na wysokim poziomie. Teraz jest czas realizacji konkretnych, przygotowanych projektów. To jest czas polskich menadżerów, polskich inżynierów, polskich pracowników w naszych zakładach, w polskiej grupie zbrojeniowej. Bo naszym celem jest zbudowanie silnego polskiego przemysłu obronnego. Takie zakłady i pracujący w nich ludzie budują siłę polskiej grupy zbrojeniowej, a tym samym budują siłę polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wielki zaszczyt ogłosić, że Człowiekiem Roku Wielkopolski 2014 została prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych pani Elżbieta Wawrzynkiewicz. Wielkie brawa. Do konsorcjum naszego przystąpił PGZ i on jest liderem tego konsorcjum. No i teraz trzeba trzymać kciuki, my robimy swoje. No między innymi jutro przedstawiciel STKINETX, który dzisiaj jest na naszej uroczystości. Jutro siadamy do pracy dwudniowej nad dokumentacją i jedziemy do przodu. No tak to wygląda w Poznaniu.